Ale burdel! Trzeba posprzątać! Co tu za syf? Co to za syf? Kurde mać, co za burdel! Pięcie przychodzi. Rany boskie, z moje pranie. Kurde, jeden. Co za hołota. Co za hołota. Całe pranie było jeden. Nurków i wybrudzone. Nawet mój ulubiony swetr. Byłam oburzona. Inga jest... O, teraz ona gdzie, kurde, w ramach odwetu. Kobieta wyładowuje swoją złość na swoim synu. Tak, ma... Trafia... Leży jak król, no popatrz, popatrz. No co się stało, no, popatrz. Brudne. No brudne, ty, ten, no właśnie, to krzesło przypomina moje. Wszystko brudne. Stare krzesło. Ta akcja z praniem była beznadziejna, ale z drugiej strony po tym, co matka robiła wszystkim sąsiadom, wcale nie dziwię się, że przeszedł. Przeciwstaw się swojej matce, kurde, a nie. Jeszcze, kurde, jak trusia, kurde, za nią chodzisz. Ja pierdzielę, ale ty jesteś, kurde, pusia po Następny prostu, no. Dzień. Inga podlewa kwiatki na balkonie. Jaka to jest pusia? Woła. To jej sąsiad Piotr Czarnecki, który jest na nią wściekły. Ja, co ona tam Pani Sobczyk! Moje petunie! Co tam? Pani Sobczyk! Czego? Co tam? To pani robota? Tak, albo co? What? Proszę to zejść i odpiąć teraz. To nie grozi. Absolutnie. What? Proszę zejść i odpiąć rower! Nawet nie mam zamiaru, a ma pan sprawny ten rower? A co panie to obchodzi, czy jest sprawny, czy obchodzi, nie, to jest mój rower? Obchodzi, bo nie można tak jeździć. Przecież pan w ogóle nie ma światła z tyłu. To nie jest pani sprawa! Kurde! Nie! A czyja? To jest moja obywatelska sprawa, bo pan... Kurde, obywatelska sprawa! Zagrożeniem, nie tylko dla kogoś, dla siebie. Pani jest nienormalna. Ale ja nie będę z panem dyskutować. Zarząd, proszę zejść i odpiąć rower. A ja kurde, odpinaj nie... rower. A co to głupek ten popadł, o, Czarnecki. Nie ma się tym tej bawić. Co z jego rowerem się stało? To zapięła. Kurde, światełka nie ma z tyłu i już, kurde, zapięła rower. Nie ma, nie do użytku. Jak mogłeś już moje zapięcie bez pozwolenia? To już było jeszcze go zapięcie wzięła, no. Rozkręcał się jego zapięcie za stówę, kurde, wzięła i on jeszcze rozwalił. Kurde, matko, oddajesz mi stówę za zapięcie! Przecież w Polsce istnieją przepisy o ruchu drogowym. Matko, jedyna na wszystko bierze taksi. Ty sam jest sobie winien. Następny dzień, kiedy kobieta wraca z synem z zakupów, zauważa, że ktoś popisał ich drzwi do mieszkania. O nie, cholera jasna, co to jest? Narobiłaś se wrogów, to teraz masz! Tego domu. Wszystko twoja wina. No jaka moja? Narobiłaś sobie wrogów, to teraz sobie, kurde, naprawiaj to wszystko. Sytuacja z sąsiadami stawała się coraz bardziej napięta. Te ich spojrzenia, po prostu spojrzenia. Nie czułem się dobrze i chciałem jak... Odbił się z mojej wody, nie! Dariusz Wączak God. Co on tu robi w ogóle? To nie jest, jest twój mąż, no Tomek, no nie widzisz, no jakiś wariant ma do mnie. Dzwonek funky downął się. Chłopco z gitarą przyszedł. Wtedy słyszałem, że Karolina jest jego żoną. Chłopco z gitarą przyszedł, żeby mu łeb palnąć. Karolina! Karolina! Stawiając Karolina w bruch. Co to za laurka jest? Kocham cię! Karolina, jesteś moją miłością. Czy możesz mnie wysłuchać? Nie! Nie mogę cię wysłuchać! Sam na walerę! Karolina, to jest tylko dla ciebie! Czy nienormalnie! Karolina! Jak mu zbara walnęła, Jezu. Muszę mu to jakoś wyjaśnić. Ubezpieczyć wezmę, odwrócę zawsze obraz. Dam tu czarne, żeby nie wykryły tak łatwo. Overlay jeszcze jest. Utworu, to myślę, że jak skończę go i wtedy ona będzie mogła wysłuchać ten utwór w samotności. Sama, ballada o Counter-Strike'u. Wszystko i... zostanie moją upragnioną żoną. Wierzę w to. No właśnie, niestety kolejny dzień. Wieczorem Mariusz wybrał się do kawiarni, żeby spotkać się z Tomaszem i zobaczyć, jakie... Ale my mamy pewne ale to tematy, dużo odchodzi, że ty masz jakieś problemy. Jak ty się chłopie odchodzi? Masz jakieś problemy. Nie przyłaś tu, bo już nie wytrzymaj. O kurde, Dariusz włącza gadmo. Kurde, trzech na jednego, pa. Znaczy dwóch na jednego teraz, ale nie tak. To zobaczysz jak jeszcze raz przyjdź, to zobaczysz jak to zobaczysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi panią poznać. Pan do kogo? O co tu chodzi? Mama Karolina. What the fuck? Tak, ja jeszcze kurde zna adres mamy Karoliny, nie? Czy mogę się spotkać z Karoliną? Z moją Karoliną? Tak, co to jest? O co tu chodzi? Wiesz co, mamo? Karolina, no co ty robisz? Słuchaj, człowieku, przestań!
mieszkanie, w końcu Karolina, mnie dochodzisz. Spokój się. O nie. Żeby mógł ja poznać swoją mieszkanie mojej mamy. Janusz Plus, witam bardzo serdecznie. Trudne, matko, ja to Damian, witam na live, dzisiaj robimy. No oglądamy parę dokumentów teraz. Witam pan Marsa, witam cię kochanie, na dziś szampan jaki znalazłem jest. Tak można. Ten człowiek przyszedł do mnie do domu niespodziewanie, niezaproszony, a czuł się, jakby był u siebie w domu. O co tu chodzi? Jakiś psychopata w ogóle! Karolina! Psycho! Mojej córki? No, Karolina jest przyszłą moją małżonką, dlatego mamo, chciałem przyjść, poznać się z panią oraz córki. Czekaj, to będzie ten moment? Karoliny, żebyśmy to będzie później, nie, to będzie chyba później. To są chyba jakieś panowie. No to będzie później. Nienormalne, słyszysz, co on mówi? Czy ja mam być jego przyszłą żoną? Puknij się w głowę, człowieku. Karolina, przecież to, co między nami było, jest ale co jest między bardzo nami? Co my... Nic między nami nie było, rozumieć? Nic między nami nie było! Karolina! Co? Jaki wkur! Nic z tego nie będzie! Co tu chodzi? Cały się nie rujnujesz! Jaki ryż! Co się dzieje? Ja co tu... Mamo, to jest jakiś wariat, rozumiesz? Starałam się córki spytać, kto to jest facet. Nic między, nic między nami nie było! Nic między nami nie było! Nie potrafiła mi nic odpowiedzieć. Nie. On mi rujnuje życie, łazi za mną! Łamatko moja! Łamatko moja! Może nie chciała jeszcze przedstawiać mnie swojej mamie, swojej rodzinie. Nic z tego nie będzie! Nastąpi. Może nie jest wszystko stracone jeszcze. Krytyk moment. Jeszcze tego samego dnia Karolina poszła... O nie, a no tak, bo to jest jego matka. Dobra, to będzie... Kiedy Dariusz zobaczył, że nasza ekipa jest już u niego, bardzo się ucieszył. Okazuje się, że chciał pochwalić się przed kamerą wierszem, który napisał dla Karoliny. O, widzę, że jesteście. O nie. Z moją kochaną mamą mieszkam w tym domu praktycznie od zawsze. Bogę. Mamo, napisałem dla Karoliny wiersz. Chcesz posłuchać? Coś... Wy również chcecie posłuchać? Czaty słuchamy? No jasne, że tak. Ja wiem, że Karolina powinna pierwsza, ale myślę, że... Dzień dobry, dzień Karolino, dobry. Karolino, mój aniele, moja różo, mój misiaczku, nikogo nie kocham tak jak ciebie. Kiedy się całowaliśmy, kiedy leżeliśmy w moim łóżku, to wiedziałem, że to ty. Blisko, daleko, zawsze cię kocham. Karolino, jesteś moją miłością. Blisko, daleko, na zawsze razem. Dlatego zawsze zostanę przy tobie i dla ciebie. Karolino. Wiem, że końcówka może nie jest taka, jak powinna być, ale myślę, że Karolinie będzie się podobało. No nie jest, ale w ogóle jest, nie podejrzewam. Mam jeszcze normalnie, jedno. Normalnie, jakbym słuchał pana Tadeusza, bo jakiś byłem matko się kicza. O Jezu, to było poger! Nieładne? Sam? Oczywiście. Matko jedyna! Nie! Matko jedyna, co? Tam? Boże, dlaczego? Oczywiście, i śpię z nią. On śpi z wyimaginowaną Karoliną. O nie, tylko nie to. Dla Karolinki oczywiście. Oczywiście, że dla Karolinki. Poeta minus 39%. No nie, genialne. Wiesz co, nie podejrzewałam cię. Tak, this shit is serious, bro. Ja nie mogę dłużej czekać. Ja wiem, że ja, Karolina i jej dzieci będziemy wspaniałym małżeństwem, wspaniałą rodziną, mamo. Ja wiem, że to się stopi jak najszybciej. Czy ty wiesz, jak ja się cieszę? Stary koniu! Ja również cieszę. Ja mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, że Karolina nie odmówi, kiedy będziemy... To się uda! Mamo, to się uda! Dwa dni później Dariusz czeka na szkolnym boisku na córki Karoliny. Mam propozycję, żebyśmy poszli na jakieś ciastko bliżej. Hej, dzieciaki, czy macie dziś uśmiechnięte buziaki? No, musicie się przyzwyczaić do tego, że będziemy bliżej jak co siebie. Ja będę z waszą mamą, wy będziecie... Pan nie będzie naszymi córkami, w związku nie, z czym nie będę poważny, zapraszam... Naprawdę. Nie, no słuchajcie nie, dziewczyny, zapraszam was na ciastko. Wtedy zapraszam was na ciastko. Ten facet był po prostu nieobliczalny. A ciastko będzie biegło kartą. Zapraszam, a jakie w ogóle mamy rację z panem iść na ciastko? Przepraszam bardzo. No słuchajcie... Nie, mama mówiła co innego. Nie no... Uciekać, to jest ten moment. Do dziewczyny. Dziewczyny. Chyba nie. Bardzo dobrze, kurde. Ten facet się zachowywał... Good ending. Źle to wyszło. Pieprzeni! Pół godziny później, po tym jak Dariusz oświadczył się Karolinie, kobieta i Dariusz od pocieszenia... Czai się Tomasz. Pokaż to zdjęcia. Czai się, kurde. Byłam z tym na policji. Czai się ten szkodnik o nazwie Dariusz. Co mam zrobić? O właśnie, zaraz będzie ten drugi moment kulminacyjny tej opowieści. Pełen przygód i zwrotów akcji. Wiesz co ten kreten zrobił? No? Oświadczył mi się. Ten facet naprawdę zaczynał mnie mocno wkurzać. Oczywistą sprawą jest, że Karolina jest super dziewczyną, wariował. Ale powinien sobie zdać sprawę...
Halo. No zaraz będzie mieć mental breakdown. Świadczył, no. Ale po co z niego polazłem? Zdjęcie legitymacyjne. Chciałem z nim porozmawiać. No zobacz, 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 gdzie on tam cię czai. Gdzieś w krzakach i kanalia się tam czai w tych krzakach. Słuchaj. Idź do domu, ja przyjdę wieczorem. Szykujcie popcorny plus jeden. Dobrze, że Tomasz był ze mną w tamtej chwili. Był kochany i niezastąpiony. Idź chwilę odpocznij. Tomasz, jesteś poker. Karolina posłuchała rady Tomasza i poszła do domu. Kiedy wróciła, była zdziwiona, że drzwi balkonowe było... Uwaga! Jedziemy. ...twarte. Pomyślała, że jej córki zapomniały je zamknąć. Kiedy chciała napełnić winę wodą, to? Czekał na nią kolejny szok. O, witam cię. Co ty tu robisz? Najdroższy szampan, jaki znalazłem. Ty włamałeś mi przez te drzwi balkonowe? Byłam w szoku. Ten typ włamał się do mojego mieszkania i zrobił sobie kąpiel w mojej łazience. Wszystko, co zrobiłem, jest tylko dla ciebie, z miłości dla ciebie. Zbożony! Ja na policję zaraz! Miś, uspokój! Miś, uspokój się! Ty się te świece zapalił! Kochanie, doceń to! Doceń to, kurde! Się. No nie. Nie! Ja nie chcę tego oglądać, proszę jeszcze mi... Nie oglądaj jego kutanga, please. Wynocha. Wynocha zboczeńcu jeden. Wyjdź stąd. Różyczko, puścimy sobie muzyczkę. Puścimy sobie muzyczkę! Różyczko, wynoś. Różyczko! Nie, różyczko! Wynoś. Uspokój. Wypieprzaj! Nie będzie miło, nie będzie miło, zaraz zadzwonię na policję. Wynoś się! Uspokój. Wypierpa, kurde! Jedyne, no, co mogłam zrobić, to wyrzucić go na zbity pysk. Kurde, jego ubrania jeszcze tu zostały. Zamolony i zbłamywać jeden. Masz, kochanie. Jeb. Buty, kurde, poleciały. W co ja się wpakowałam? Co to za debil? Dobra, czekam ten nowy serial na Nickelodeon oglądać. A nie, tu jeszcze grzmo to mocniej. Dzieciaki do wynajęcia. Przygotowałem dla niej wspaniałą niespodziankę. Szampan, świeczki, romantyczną kąpiel. Byłem przekonany, że będzie bardzo mile zaskoczona. Dziany na pół ryja. Co ja na takiego wyglądam? Tak. Przecież ja ją kocham. A mogłeś, kurde, jeszcze kominiarkę założyć, byłoby... Trzy dni później Karolina nadal jest w szoku po tym, jak Dariusz kąpał się w jej łazience. Dziś chce poradzić się w tej sprawie prawnika. W związku z tym mamy do pana pytanie, czy zechciałby nam pan od strony prawnej w tym pomóc? To nie mam, że mam... ...i uśmiechnięta, ale chcieli się upewnić. To ma być matka? Ja już chyba matki nie mam. O nie! O ja śmierdzę. O nie! To było straszne. Ona się tym w ogóle nie przejmuje. Kwiety. Mama leżała pijana w śmierdzącym łóżku. Chyba nic nie... Teraz sobie przypomniałaś o córce? Pomóż mi, jestem twoją matką. Matką. Proszę, proszę cię, spójrz na siebie. Tymczasem następnego dnia. Idź mi stąd, żmijo jedna. Jest kurde, będziesz się rządzić. To było powodem, że powstrzymywałam się od pewnych słów i czynów. A masz relację do córki? Nie masz. Kiedy ze mną normalnie rozmawiałaś? No, kiedy się mną opiekowałaś? A trzeba się było wyprowadzać? To byśmy rozmawiały. Co to ma być, kobieto? To jest moje. Zostaw. To jest twoje, bo tylko tyle ci zostało swojego życia. Tyle uratowałam. Tyle uratowała. Mówię, kurde, weź te butelki na skup, kurde, do jakiegoś sklepu zarobisz jakieś parę grosza. Bo jestem twoją matką, pamiętaj. Matką. Ja twoją córkę. To do kogo mam iść? Jestem matką. Przyszłam do córki. A ja jestem pan telewizja, miło mi cię poznać. Jedna noc, rano przychodzę, ciebie ma nie być. Jak będziesz, policja cię od razu zabiera. Okej. Bierzesz te rzeczy. Okej. Jesteś pomylona w ogóle. Patrz, co sobie znalazłam. Wynoś się. Znalazła dwie dychy. Pog. To znalazła dwie dychy. Kurde, jakie dychy spark. Rozumiem, Zośka, że wstydzi się swojej matki. Na jej miejscu pewnie zachowałabym się tak samo. Już wiem. Nie chcę mi się wiedzieć. Każda polała i papieroska rzuciła na podłogę. Pewnie ja. Trochę jej buteleczka padła i ten pet trochę jej spadł. Co ona tu zrobiła? Ale burdel! O, patrz, masz darmowe 50 groszy. Kolejny... Na miejscu, ale gdzie mam jechać? No prosto! Jedź prosto, to nie wiesz, ty kierowca jesteś, nie ja! Nie znam na razie, sobie muszę przypomnieć. Którego znasz? Co musisz przypomnieć. Dojedziesz do Skierniewic, a w ogóle stawaj. Nie! A w ogóle stawaj. Nie mieliśmy posłuch, wystarczy, ja już mam dosyć. Ale mi się sikać chce. Sikać chce. Nie trzeba było tyle chlać. A w ogóle na mnie nie trzeba było tyle chlać, plus jeden.
Ja go Mamo, nie ukradłam. Dlaczego ty masz mój portfel do jasnej cholery? Ja go nie ukradłam. Jak nie ukradłam? Ja go pożyczyłam. Pytałaś się w ogóle o niego? Mamo, matkę. A ty możesz okradać... Czekaj, bo one są... Ty się poważna. Nie ukradłam, tam się ty się poważna. Jestem poważna. Uwaga, panowie. Wychodź z tego auta. Dawaj, tego, dawaj portfel, kurde, ja psie. To nie skierniewice jeszcze. Szukaj, to są skierniewice. A jak, gdzie ją tu znajdę? Wywlekanie, kurde, pedestrianów jak z GTA, nie? Śmieci. Śmieci. Mam cię dość, kobieto. Radź sobie sama. No zobacz, co żeś zrobiła. Wiosła ją, kurde, pod samą oczyszczalni ścieków prawie jakby. Nerwy mi puściły, nie potrafiłam inaczej. Musiałam ją wyrzucić. Chociaż wiem, że nie powinnam tego robić. Zobacz, wszystko porozwalałaś. O, ten moment. Ty jedziesz, głupia krowo. Pa! Idiotko. Wariatko durna, ty. O nie. Debilu jeden. Kanalio. Jeszcze mnie tu zostawiła. Kurde. Bez niczego, bez opieki. Bez żadnych pieniędzy. No to lecimy Belgrad, to jest moja rodzona córka. Nie wytrzymam. Jak ona tak mogła zostawić mnie jak psa w cholerę? Kurde, jeszcze zostawiła kamerzystę, no matko jedyna. Otrzymała. Michu Z, aha. Ping trochę nie zadziałał. Dobra, koniec odcinka. Co tam pisaliście? Need for Speed Polsat. Co dziewczynko dźgasz ciotkę. Dobra, więc jakie według naszego gospodarza są najlepsze sceny z obejrzanych odcinków? Dariusz oczywiście na pierwsze miejsce, drugie miejsce ten odcinek. Znaczy, ten odcinek na trzecie miejsce bym dał, a ta babka, kurde, co odwalała, że zamknęła chłopa w piwnicy, to na drugie miejsce. Kurde, babka zamknęła chłopa w piwnicy, to jest, kurde, jakiś, kurde, nie wiem, no. Kurde. Dobra. No i Matthew Broderick w thrillerze godzin. O, super. Taziop, super, moja ulubiona telewizja. Także dobra, teraz lecimy z kompilacjami. Więc teraz sobie przerobimy kompilację od Druhy TV. Sobie obejrzymy najpierw tą najnowszą, co teraz na razie ma, czyli kompilacja opraw Playhouse Disney. Chwilę tam oglądałem ją. O, super tapeta. Chwilę ją oglądałem. No właśnie, nic Dariusza nie przebije, no, of course. Także co, no, oglądamy kompilację, chwilę oglądałem, na chwilę, żeby zobaczyć co tam jest fajnego. Właśnie, zapomniałem, kurde, trzeba to odwrócić. Przekształcenie obrazu, przerzuć w poziomie. Dobra. Także czaty już możemy wyłączać, więc... Overlay może sobie zostawimy. Już tam, kurde, będę czytał czat, kurde, z tego z panelu. Dobra, obesek na połowę tutaj, okej. Okay. Dobra, no i cyk. No to oglądamy w takim razie. Nie, ten watermark. Dobra, let's go. Zobaczymy, co będę pamiętał z tego okresu. No to oczywiście. Jako z Disney to ja będę pamiętał bardzo. Bo ja go oglądałem nagminnie. Znaczy czatu teraz nie będę dawał, żeby nie zasłaniać tego kontentu, co tu jest. W sumie overlay też wyłączę na razie. Te rzeczy to bardziej, kurde, do osłonki. Ale w sumie czekaj, suby. A suby zostawię. Suby są tylko to jeszcze tylko zmniejszę. O, dobra. Musicie wiedzieć wszystko, nie? No, te identy oczywiście pamiętam. No niektórych tu nie będę pamiętać akurat, na przykład tego nie pamiętam. Tego nie pamiętam, on może był wcześniej. Już ja wtedy oglądałem. Playhouse Disney pamiętasz tylko z pasma, ja tam pamiętam Playhouse Disney bardziej właśnie, no pasmo, no i osobny kanał też. Bo oglądałem bardzo dużo Playhouse Disney z tego czasu, tego nie pamiętam i tego. No jak się przystoczyło w Disney Junior, to oczywiście, no. O nie, tego nie było, nie pamiętam. Tego wakacyjnego też... Mali Einsteini.
ale muzyczkę z tej zapowiedzi skądś kojarzę. Czekaj, to chyba było. Tam to chyba było, ale tego nie pamiętam. Ile? Jojo z cyrku. Jojo z cyrku, kurde. Pamiętam. Było i był jojo z cyrku. Za chwilę. Tej też nie pamiętam. O Stanley też pamiętam. Fajne kreskówki, kurde, były. Fajne kreskówki. Tu widać chyba bardziej nowsze te identy. Ten czy wiecie, kto wraca nowszy z nowymi przygodami? Matko jedyna, Miley Einstein, jest. Chcieliby, żebyście razem z nimi wybrali się w nieznane wam jeszcze miejsca. Jedyne, co pamiętam, to jeden z zakończenia pasma przyjechał z Disney. No. Co to takiego? Nasi bohaterowie mają też dla was nowe melodie. A rakieta nie może doczekać się klepania i podniebnych lotów. Klepanie. Misja? A więc wybierasz czwórką podróżników nowe odcinki Małych Einsteinów. Od poniedziałku do piątku o 9.25 w Playhouse Disney na Disney Channel. Kurde. Naprawdę mam miłe wspomnienia z tym programem, z tym serialem. Kto mieszka w Kręciołkowie i ma sweter z takim wzorkiem? Czy wiecie, o kim mowa? Kręciołkowo? Kręciołkowo, kurde! Jezu, to też pamiętam i ta gra, i ta animacja, kurde, taka pikselowata była. O Jezus. Tu nawet widać takie piksele tutaj na środku, na tym środkowym, tu widać takie piksele. Normalnie, jak taki low budget. Klepu, klepu, klepanie po panie sans granie. Czy wiecie, do kogo należy Wielka Księga Wszystkiego? Czy wiecie, o kim mowa? Nie. Nie pamiętam. Kto nigdzie się nie rusza bez zaufanego przyjaciela Denisa Złotej Rybki? A, tu Stanley. Stanley, tak, bo on miał tą rybkę. To Stanley. Miał, dobra. Z Disney. Pamiętam, panie. Jakich kreskówek to się nie zapomina? Co to? Zgadnijcie, co? Tych przerywników właśnie trochę było. Wiecie, na chomiku, właśnie tak, są tam na chomiku, ja nie mam właśnie tego transferu takiego. Ląduje OP, właśnie żeby tutaj, a klepniemy się po nogach. Już wiecie, o, co to jest. To leciało często. Ten przerywnik leciał często, ja go najbardziej zapamiętałem. No, rakieta, Playhouse Disney. Ten przerywnik pamiętam doskonale, bo on był bardzo, jak oglądałem najczęściej. Gdzie to? Gdzie? Zgadnijcie, gdzie to jest. Czy znacie miasto, gdzie mieszka wielu bohaterów? Na przykład listonoszka. Agenda Osad się też ogląda. O Jezus, to też! Ale to też, kurde, na początku Disney Junior to ja też oglądam. To też był Playhouse z Disney właśnie, jak zwiecie nosa. To akurat było w planie. Mniej więcej. Wszyscy mieszkają w Kręciołkowie. Yes. Playhouse Disney. Low budget animacja. Jezu. O, to też było. Puzzle. Było. W której brak jednego kawałka do obrazka z ogrodnikiem. A Jezu, te przerywniki były. Mają taki klimat. Czy wiesz, po który prostu. Jest w tym brakującym? One mają taki klimat. Kurde. Jakby to było wczoraj. Czy potrafisz go po prostu znaleźć? Jak pamiętam, kurde, siedzę sobie przed telewizorkiem. Wszystkim trzem. Chyba na